co chodzi? Czemu aż tak bardzo nie mam szczęścia do tej rośliny? Jestem Ewa, a to kanał Rejskie Rośliny. Cześć, witajcie. Wiem, że obiecałam przegląd witrynki i ustawianie begonek, ale cały czas kombinuję i ostatnio wpadł mi super pomysł na dołączenie sebum burrito dla urozmaicenia wyglądu witryny i to był zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Dlatego zanim zabiorę się za oficjalne sprzątanie, czyszczenie i układanie wszystkiego w witrynie, tak finalnie, to chciałabym jeszcze parę rzeczy przetestować. A że tak się złożyło, że Amelia, której grupę znajdziecie w opisie, przeprowadza się i w związku z tym robi czystki. I dwie z roślinek, które trafiły już na taką oficjalną końcową wyprzedaż, no były na liście. Co prawda jedna z nich to jest dubel i to już dwukrotny. Ale to powiem wam dokładnie szczegóły. A druga to jest bardzo wdzięczna roślina, którą posiadam u siebie w wersji ze splashem, także myślę, że coś ciekawego. A dodatkowo mam tu takie pudełko z rośliną, którą złapałam stacjonarnie. A na razie bierzmy się za otwieranie. Porządnie to zaklejamy taśmą. Trzecia warstwa. Tajemniczy numerek. Nie wiem co to. Ojej, pionki. Fajnie, fajnie. Na pewno jest to bezpieczne zabezpieczenie dla roślin, ale te takie resztki gąbek są okropne. Miałam ostatnio w planie zakupienie ich, bo wychodzą całkiem korzystnie pod względem ceny do pakowania roślin, ale to sprzątanie po nich. I jeszcze nic nie widać. Wow! A cóż to? To ze stelażem jakimś tu dostałam. O właśnie, czy jestem tu w stanie wam pokazać. O Jezu, jakie duże liście. Salon czeka na sprzątanie, bo wczoraj tutaj przesadzałam pod witrynkami, ale tych pionek to ja bym wolała nie zbierać. Czy jakoś tak delikatnie się uda? O nie, jeszcze resztki papieru do ścinki. Oj, Amelia, dlaczego? dobra. Cyk. Ale już możecie podziwiać piękne liście. I jest to oczywiście Hoya Mathilde w wersji Splash. Cudowna. Nie brakuje jej tu tego splashu. Te liście są naprawdę pięknie poprzebarwiane. Piękne. Cudowne. I zobaczmy, w czym ona nam tu przyszła. Bo nie dopytałam, jak Amelia będzie myśleć. O! Goły korzeń z mokrą szmatką i to twoją aluminiową. Ciekawe. Ale zdziwiłam się, bo wydawało mi się, że ona była już w takiej dużej doniczce u Amelii. Z korzeniami wszystko w porządku, jak najlepszym. I ona już zdecydowanie od razu trafi na palik. Tylko jeżeli ona ma goły korzeń, to od razu ją sadzimy. I obędzie się bez kombinacji ten mix, który obecnie sprawdza mi się najlepiej. Czyli takie podłoże składające się z kory piniowej, keramzytu, perlitu grubego takiego, trochę pumeksu, ceramis. Tak się mniej więcej prezentuje. I na razie trafi sobie, darowiłam sobie doniczek, żeby podwiesić je w witrynce. Dlatego chyba jednak na razie zostawię ją tak zwisająco,
bo przy tak małej bryle korzeniowej nie chcę dawać jej jakiejś dużej donicy. A jeżeli doniczka jest taka malutka, no to nie ma tu za bardzo gdzie palika dać. Będzie na razie taka fajna na styk. Spoko. Dobrze to wygląda. A i jest tu jeszcze trochę podłoża z paproci drzewiastej. I idę od razu troszkę ją podleję, bo jeżeli te korzenie przyszły tak mokre, nie chcę, żeby za bardzo przeschły. Trafiła do witryny, zaraz koło Sebum Burrito. Chyba Wam jednak zaraz pokażę witrynę od wewnątrz, bo wygląda to zachwycająco z tym Sebum Burrito, które jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. A to, że ono tam trafiło, to jest zupełny przypadek, ponieważ jeden z pędów zauważyłam na oknie, że troszkę podsycha, jakiś taki jest dziwny. Patrzę, on wypadł z podłoża. I dlatego właśnie ważne jest częste przeglądanie roślin, żeby dojrzeć takie fuck-upy od razu. Bo myślę, że jeszcze... Sebum Burrito tutaj jednak jest sukulent, ale myślę, że jeszcze 4 dni, tydzień i mogłoby być ciężko z odratowaniem tej sadzonki. A teraz jest sobie w witrynce, ładnie sobie rośnie. I wtedy po posadzeniu zostawiłam go jeszcze bez podlewania, ale w witrynie jest na tyle duża wilgotność, że już sobie te jego bąbelki tak napęczniały lekko. Ale wracajmy, bo to tutaj... Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie wiem, o co chodzi z tym stelażem. Czy ta choja na nim rośnie? Chyba nie. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. O kurde. Łapierdź. Ej, ej, ej. Nie, ten stelaż chyba jeszcze jest jakoś przytwierdzony. Oh my god. Nie, dobra, jednak nie. O co chodzi? Co tu się dzieje? Ale już widzicie? Piękne liście. A! Choja eliptika. O nie, pierwsze straty, dobra. Jeden liść, nie ma problemu. I już Wam opowiadam, o co chodzi z tą choją. Bo jeżeli pilnie obserwujecie tutaj rajskie rośliny, o co chodzi? Dlaczego znowu choja eliptika? Ale by było jeszcze zbliżenie. I tak, choja eliptika. I to nawet nie jest dubel, bo to jest moja trzecia sadzonka. Ta, którą obecnie mam, którą sobie odkupiłam, żyje, ale nie prezentuje się zbyt dobrze. Miała wełnowca i teraz się ponownie ukorzenia w perlicie. Trochę z nią czekałam, żeby Wam pokazać. A właśnie obcięłam część. I tutaj widać ślady żerowania roztoczy płaskich flat mite, które często atakują sadzonki choi. Ten młody odrost wygląda obiecująco, jednak nie zmienia to faktu, że trafi do odosobnienia, żeby nie zarażał w razie czego sadzonek. Ale nie prezentuje się zbyt dobrze, dlatego postanowiłam tym razem postawić na większą roślinę, już taką dorodną, samodzielnie rosnącą. Dwie poprzednie sadzonki to były sadzonki cięte. A ta choja o takich żółwikowych liściach, z tymi zżłobieniami, zaznaczonym takim sześciopakiem chojowym, lekkim splaszem. No przecież coś cudownego, przepiękna, przecudowna. A jakoś nie chce ze mną współpracować, dlatego zobaczymy. I tym razem też postawię na to, na ten nowy miks hydroponiczny, oparty o korę piniową. I zobaczymy, jak sobie w takim podłożu u mnie poradzi. Ten stojak mi się nie podoba, bo jako zwykły taki metal trafił do doniczki. I wszystko tutaj zardzewiało. I na pewno nie chcę mieć tej rdzy w doniczce z taką cudną choją, ale czy ja ją chcę obierać z tego, z tej podpory, na której ma się całkiem dobrze, bo zawsze jest opcja zabezpieczyć tutaj folią izolacyjną. Taśmą izolacyjną. I chyba tak zrobię, bo to podłoże nie utrzymuje aż tak bardzo wilgotności. Pomimo tego, że można naleźć rezerwuar wody na dnie, to jednak ja raczej tak to podłoże przelewam. Jeżeli coś tam na dnie zostanie, to jakby nie jest to jakiś duży problem, ale raczej podlewam je, jakby były w podłożu, a nie w takim hydroponicznym układzie. Ale zobaczmy jeszcze zawczasu korzenie. Bo też to zawinięte jest takie malutkie, jak na pokaźność rośliny. I to, że żyła w podłożu hydroponicznym, które stymuluje mocno rozrost masy korzeniowej. Też gołe korzenie.
No, nie jest zbyt kolorowo. Tutaj widać, że sporo korzeni zgniło. No to wszystko trzeba poobcinać. Tutaj, jak widzicie, te cienkie korzenie, to jest efekt tego, że korzeń zgnił i stracił całą swoją tą taką masę. A zostało jedynie to wewnętrzne włókienko. No, które teraz trzeba poobcinać, bo pożytku z tego żadnego nie ma, a jedyne co, no to będzie generowało dalsze gnicie korzeni. Także od razu nie ma co się bawić. No, obawiam się, że tu wszystko jest do obcięcia. Nie wiem, czy jest sens w ogóle zostawiać. Pęd jest taki zgrubiały na dnie. Jeżeli wiecie, o co chodzi, dlaczego tak się dzieje, to bardzo chętnie usłyszę wasze teorie. Czy też nie teorie, po prostu wiedzę. Ale zauważyłam, że w momencie, gdy hoją ten pęd w miejscu korzeni zaczyna tak pęcznieć, to nie jest to dobry znak. I właśnie łączy się to z gnieciem korzeni. Ucięłam na dnie. Mleczko się pokazało, ale nie w takiej ilości, jakby mnie to satysfakcjonowało, zwłaszcza, że na tej części nic. Dobra, obetnijmy jeszcze kawałeczek dalej. No jest, no niby to żyje. Ale znowu, co to za życie? O co chodzi? Czemu aż tak bardzo nie mam szczęścia do tej rośliny? Piękna jest ta liptika. Taki bujny krzaczek. Są duże szanse, że dam radę z tym i wyjdziemy z tego obronną ręką, ale no nie, no to wszystkie te korzenie gniją. No, czego nie dotknę, to zobaczcie, co się dzieje. Ściągam i zostają same włókienka. To jest znak tego, że pomimo ten korzeń jeszcze się trzyma, no to już pożytku z niego nie będzie. Tutaj na liściach również są takie zastanawiające końcówki. Grzyb to nie jest. Bo tutaj też taki, o, tutaj w tym miejscu się pojawił. I zastanawiam się, czy ta rdza nie miała na to wpływu. Jeżeli jest jakaś szansa na ocalenie tej sadzonki, to zdecydowanie w siarce i w hormonach. I tutaj lecimy na grubo. Nie, nie ma przebacz. Ale jest jeszcze jedna roślina. Także nie zostaniemy z takim smutnym zakończeniem. Ale może najpierw zajrzymy do witrynki. I od eliptiki robimy tył zwrot, żeby zajrzeć tutaj. No zobaczcie, na połączenie tego sobum burrito z resztą roślin. Cudne. Cudne to begonia. Przepiękne. No i tutaj Matilda. Może ją jeszcze troszeczkę przesunę, żeby zrobić tu dla begonii troszkę więcej miejsca. I tak to się prezentuje. Tutaj to, co widzicie, to jest ziemia okrzemkowa, którą testuję, bo już mi ręce opadają od szkodników, oprysków i wszystkiego. Dlatego może tym sposobem. Co prawda wszystkie liście owadem są brzydkie i brudne. Tak jak ta monsterka, cała poza swoimi plamami ma dodatkowo właśnie nalot z tej ziemi okrzemkowej. Ale może pomoże, jak ma pomóc, to łapie się tego. I tak to wygląda. Tutaj druga część wygląda słabo, dlatego tej może wam jeszcze nie będę pokazywać. Tylko taki szybki rzut oka. Ale tutaj... No, jestem zachwycona. Przepięknie. Tutaj Curtisi z tyłu, Rotund i Flora. Nie, to jest Thompsoni. Curtisi. Thompsoni. Tutaj piękna Chicken Farm. Pnie się do góry. Zobaczcie, jak tutaj ta Curtisi się też super złapała ścianki. Witrynki. I co? Tutaj dwie choje Mirabilis. Jedna z begonek. Piperek, Krokatum. I Piperek Ornatum. Tak pięknie tutaj dopełniają tę witrynę. Witrynka witrynką, ale wracajmy.
pozostała jeszcze jedna roślina do pokazania wam. Dlatego wracamy. A tutaj na drzwiach, co było widać, to jaszczur. Taki piękny, pilnuje tutaj widrynki. A jest tu sobie dlatego, że była to jedna z takich moich zabawek w dzieciństwie, którą bardzo lubiłam, z tymi gruszkami w środku, ale gdzieś go zgubiłam. A w zeszłym roku, gdzieś na wakacjach dorwała takiego bardzo podobnego. Wydaje mi się, że nawet może był taki sam. I sobie tutaj wisi i pilnuje. Przed szkodnikami. Przygotowałam tutaj taki kubeczek, ale teraz jak patrzę na ilość korzeni, które tutaj zostały, no to chyba nie. I może ten kubeczek, który mam w tym podłożu, będzie się dobrze sprawiał. Sprawdzi się tutaj i nawet da się to postawić z stojaczkiem obok. Może, żeby już jej nie męczyć więcej, zostawię ją w tym. Trafi do witrynki, no i będę ją obserwować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałam taki bezpieczny egzemplarz. Ale wszyscy wiemy, jak to jest w przeprowadzkach. A kto nie wie, to ten jest szczęśliwym człowiekiem. Na nic nie ma czasu. Wszystko w jakimś szale. Ciągle czegoś brakuje. Ała. Hit. Wymowy tej rośliny podejmować się nie będę, ale daję znać, że bardzo ciekawa roślina pojawia się już w sklepach roślinnych. Zobaczyłam i złapałam, a że była jeszcze lokalnie w Bielsku, to czemu by nie? Piękne. Nie miała wystarczającej ilości światła, bo z tego co wiem, to te młodziutkie, świeżo pojawiające się liście powinny być czerwone. Potem powinny przechodzić w żółć i wtedy liść jest dorosły, już przyjmuje tą zieloną formę. I myślę, że będzie to idealna roślina na okno południowe, bo tylko takie dwa tutaj posiadamy w mieszkaniu. I no, nie ma nic lepszego dla niej. Ale w sypialni nie mamy już za dużo miejsca, chociaż w sypialni byłoby lepiej, bo tam tego światła jest zdecydowanie więcej niż tutaj przy oknie balkonowym, które jest przykryte jednak balkonem od góry. Ale to ładnie wygląda. Może będzie to dla mnie motywacją, żeby ogarnąć to okno. Bo ile to w sypialni ma się pięknie. Codziennie jednak na nie patrzę, siedząc przy moim biurku. A tutaj w salonie ostatnio jakoś rzadko bywam, jak już to zajmuję się witrynami. I może tą ścianką tutaj za mną, chociaż tam też jest dużo roboty. Takiej odkładanej na później. Tutaj okno jest priorytetem. Ale tak, czy witrynka? Witrynka też jest priorytetem. W każdym razie to już by było na tyle. Dajcie znać, jak obstawiacie, czy eliptyka da radę. Trzymajcie kciuki. I w sumie dajcie znać, gdzie kupujecie rośliny. Od osób prywatnych, czy jednak ze sklepów? Jak to jest? Jeżeli nie kupujecie od osób prywatnych, to bardzo chętnie usłyszę, jakie są wasze obawy. A tymczasem do następnego. Na razie! Włączyłam nawilżacz na wyższe obroty. Niech sobie pochodzi pół godzinki i myślę, że eliptyka będzie zadowolona.